Witam wszystkich na porannej aktualizacji rynku kryptowalut. Aktualizacja jest przygotowana wspólnie z giełdą Exmo. Jeżeli ktoś chce zapoznać się z tym, co giełda oferuje, skorzystać z ciekawych warunków, które giełda oferuje, zapraszam. Link jest w opisie pod nagraniem. Także jeżeli ktoś nie posiada konta, bądź chce jeszcze jedno konto posiadać na dość dobrej giełdzie kryptowalut, warto się zalogować i zobaczyć, co tam znajdziecie dla siebie. I tak przechodzimy sobie do wykresów. Link w opisie pod nagraniem, jeżeli ktoś chciałby dołączyć. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. My przechodzimy sobie do Fear and Greed Index, który jest na poziomie 72, czyli w dalszym ciągu na rynku panuje chciwość i jest duże prawdopodobieństwo, że z tą chciwością będziemy walczyć i będziemy ją zbijać w dół. Także ta korekta na rynku jest jak najbardziej realna. Pokazują nam to wskaźniki średnie kroczące, Fear and Greed Index, jak i również inne sygnały. Mamy oczywiście pompkę na Bitcoinie, niemniej jednak no tutaj to zejście niżej jest jak najbardziej realne. To, co tutaj narysowałem, widzimy, że na ten moment z wczorajszej analizy na Bitcoinie nam działa. Ja spodziewam się takiego ruchu tutaj w dół, bądź też tu przetestowania tego zielonego poziomu odbicia i zejścia niżej. Także myślę, że jest prawdopodobne, że przetestujemy tutaj okolice tych 46 tysięcy, 49 500 i stąd zobaczymy to podbicie w okolice 55 i zejście wówczas niżej. Niemniej jednak w dalszym ciągu uważam, że ta korekta w okolice 31 200 powinna nastąpić. Na ten moment obserwuję, co tutaj się będzie działo, wybijając ten poziom. Idziemy na to mierzenie 55 600 tutaj w te rejony i kolejny target jest 57 471 jako taki maksymalny zasięg tego podbicia, które mamy, tego odreagowania po beście i stamtąd wówczas również większą korektę. Niemniej jednak ten poziom w tej chwili ja osobiście mam pozycje krótkie, pootwierane części zysków, bo tu zrealizowałem kolejną, bo osiągnęliśmy kolejne targety. Następny poziom do realizacji zysków będę miał tutaj na 55 tysięcy i w dalszym ciągu oczekuję zejścia tutaj w te rejony, gdzie będę starał się akumulować pod hossę już wtedy. Dobrze, przechodzimy sobie już do altcoinów, które przygotowałem dla Was na dzisiaj. I tak tutaj mamy. Zaczynamy od Algorandu. Algorand zrobił nam zasięg 61,061 całego ruchu wzrostowego. Także zaliczył bardzo ciekawy poziom tutaj, który jest wsparciem. 0,15,066 ten poziom no, dość dawno temu wyznaczaliśmy. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na to, co nam się tutaj utworzyło. Ponieważ poniżej mamy strefę 786 ze 161, czyli z tego podbicia. Pierwszy opór widzę na 0,1922. Tutaj z tego rejonu spodziewałbym się zejścia w te rejony. A może sobie narysujemy tutaj to, czego się spodziewamy i zobaczymy, czy to się będzie realizowało przy kolejnych analizach. Z tego poziomu zejście. Tutaj oczywiście to nie będzie proste zejście w ten sposób, no bo tutaj po drodze mogą się pojawić podbicia, tak. I tutaj zejście wówczas w ten rejon. Tak to może wyglądać. Natomiast ta strefa jest dla mnie interesująca, jeżeli chodzi o akumulację 0,12,29, 0,12,29, 3,7,4,8. Tutaj te poziomy. Jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, że poziomy te są wzmocnione układem harmonicznym. To jest interwał jednodniowy, także jest to dość szeroki interwał. Jeżeli sobie weźmiemy
z wykończeniem na punkcie D. Tutaj z punktem D na 12,29. Także ja spodziewam się czegoś takiego i pod to będę zagrywał. Dotknięcie tego poziomu oporu będę próbował podłączyć się pod ruch spadkowy w te okolice. Również na wskaźnikach na D1 widzimy, że RSI nam zawraca, stok RSI bardzo wysoko również zawraca, dywergencja na wolumenie skumulowanym, ta podaż jest bardzo duża, tutaj to podbicie jest na niskim wolumenie, także jest to dla mnie informacja, że może to być tylko ruch korekcyjny. Tutaj na potwierdzenie tego poziomu 382 mamy też mierzenia wewnętrzne FIBO. Widzimy, że tutaj jest 0,61 i tu już cena reaguje. To taki klaster nam się tworzy na tym poziomie. Niemniej jednak uważam, że to podbicie tutaj może dojść. Tutaj ja zaznaczę ten poziom, jeszcze tą strefę jako strefę prospadkową, żebyśmy mieli, jak oddalimy sobie wykres. Tak, i tutaj to jest nasza strefa prospadkowa. Jeżeli pojawi się tu podbicie do tej strefy, jak najbardziej stąd będę zagrywał. Znaczy ja już tutaj mam pozycję jedną małą, krótką, odpaloną, natomiast tutaj będę realizował kolejne zyski, które mam na Algorandzie z możliwością odkupu tutaj też na tym poziomie 0,15 i 0,1220. 9. Kolejnym potwierdzeniem na to, co tutaj się może wydarzyć i wzmocnieniem tego poziomu oporu jest ten zasięg ABC, tak? Tutaj mamy korekta ABC i tutaj zakończenie też korekty w tej strefie. Także ta strefa jest dla mnie mocną strefą prospadkową. Osobiście usunę te mierzenia. Oczekuję zejścia ceny niżej do tego poziomu i stąd odbicia i kontynuacji ruchu wzrostowego. Tak to widzę na ten moment na Algorandzie. Kolejny będzie Dogecoin. Dogecoin nam ładnie odbija tutaj od poziomu 7,90. Zaraz tutaj sobie zrobimy mierzenia. Na razie robimy to wszystko na jednodniówce. W następnych analizach będziemy robić to na niższych interwałach. Jest to dla giełdy EXMO wszystko. Tutaj mamy 0,61 praktycznie zaliczone. Pojawiło się silniejsze odbicie i prawdopodobnie tworzy nam się też taki układ jak na, ja zaznaczę dwa poziomy. Tutaj mamy jeden poziom wsparcia. Robimy go na zielono. Tak, i mamy to podbicie. No i teraz, jeżeli zmierzymy sobie ten ostatni ruch, który tutaj był, robiliśmy 8,87 nas, 8,86 nas utrzymało. Niemniej jednak też mamy tutaj klaster z tym 161 i tutaj bym się spodziewał też dojścia do tego poziomu. To będzie taki poziom, na którym na pewno ja będę dorzucał do pozycji na spocie. Będą to dość atrakcyjne ceny, że to jeszcze jedno zejście jak najbardziej jest realne na Dogecoinie i to jest ta strefa moja zakupowa, gdzie będę dokonywał zakupów. Natomiast teraz, jeżeli byśmy próbowali sobie wyznaczyć opory, które tutaj nam się pojawiają, dokąd to podbicie może być kontynuowane, no to wówczas mamy 382, pierwszy taki mocniejszy poziom. No i tutaj zmierzmy tą korektę, zobaczmy 0,61 tutaj wybijamy. Także też tutaj mamy tą strefę, jest dość szeroka. Niemniej jednak no, może nam zatrzymać tego Dogecoina, jeżeli chodzi o wzrosty. Też zaznaczamy sobie te poziomy, które tutaj mamy. I to jest pierwsza strefa prospadkowa, którą widzę na Dogecoinie. Właśnie się do niej wbijamy. Jeżeli byśmy wybili tą strefę,
No to wówczas przechodzimy tutaj na te następne mierzenia, kolejny poziom, który mnie będzie interesował jako poziom, gdzie możemy zobaczyć spadek, to jest ten poziom i następna strefa, tutaj mocniejsza. Dalej będziemy sobie wyznaczać na bieżąco, jest to interwał jednodniowy, także szeroki interwał, interesują nas te najbliższe strefy, a na Dogecoinie właśnie do takiej strefy docieramy. W tej chwili jeszcze jedną rzecz, którą warto tutaj zaznaczyć, to jest ten wolumen, który tutaj nam się tworzy. I widzimy, że tutaj ten poziom wolumenowy jest jak najbardziej. Tutaj nastąpiła ta reakcja, ponieważ tu był dość duży wolumen. No, jeżeli byśmy spadli niżej, no to wówczas tutaj te poziomy tak i zobaczymy ten profil wolumenowy, który nam się pojawi na D1. Widzimy, że tutaj jest bardzo duże, bardzo silne wsparcie. Możliwe jest wybicie tego poziomu, przetestowanie go i zejście tutaj. Podobnie to wygląda jak na Andorandzie. Również mamy tutaj ten układ harmoniczny na D1. Dołek, szczyt. Wsparcie na 0,61. Tutaj z tej strefy gdzieś i zakończenie układu harmonicznego tutaj. Także ja będę to obserwował dla siebie jako strefę zakupową. Pierwsza, druga strefa zakupowa pod ewentualne dalsze wzrosty. Kolejnym coinem, który chciałem przeanalizować na interwale jednodniowym jest tutaj EOS. EOS do dolara. No i również wykonujemy sobie mierzenie całego tego wzrostu, który tu nam się pojawił. Widzimy, że 0,5 zostało nadbite, także tutaj zejście i przetestowanie tego poziomu. To jest taki mój pierwszy target, gdzie bym się spodziewał jakiegoś większego odbicia na EOS-ie. Natomiast też tutaj będę zwracał uwagę na poziom 0,786, ponieważ mierząc tą ostatnią dużą korektę w tym ruchu spadkowym, również mi się tutaj klastruje poziom na wzrosty. I tutaj będziemy mieli taką sytuację, że możemy zaliczyć tą strefę. Te dwa poziomy jako poziomy zakupowe na EOS-ie z interwału jednodniowego. Natomiast opór, który tutaj nam się pojawia, no to mamy 382 i z zmierzenia tego ostatniego tutaj spadku. Zobaczymy, co nam tutaj wypadnie. Mamy strefę 382061, także tutaj taką silną strefą oporu dla mnie na D1 jest ten poziom. No i będę obserwował, co tutaj się będzie działo, jeżeli cena dotrze. Jeżeli tutaj zobaczymy reakcję podażową, no to jak najbardziej to zejście niżej w okolice 0,65-0,63 jest na kartach, także ja zaznaczam tutaj ten poziom jako poziom oporu. I kolejna rzecz, którą tutaj mamy, to ten opór w okolicach 0,89-0,90, silny poziom, dwa mierzenia wewnętrzne. I tutaj stąd również, jeżeli byśmy wybijali tę strefę, to następną strefą będzie tutaj ten poziom na ewentualne podłączenie się pod ruch korekcyjny spadkowy. Niemniej jednak uważam, że tutaj ta reakcja z tej strefy będzie dość silna i zobaczymy to zejście. Jeżeli cały rynek będzie nam korygował, no to wówczas ta korekta nas zaprowadzi znacznie, znacznie niżej. To wszystko, co przygotowałem dla Was na dzisiejszej aktualizacji. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne.
Analizy coinów były przygotowane we współpracy z giełdą Exmo. Jeżeli ktoś chce zapoznać się z ofertą, dołączyć do, założyć sobie konto na giełdzie Exmo i chciałby to zrobić, link w opisie pod nagraniem. To wszystko. Życzę udanego dnia, udanych tradeów i do usłyszenia.